serdecznie na moim nowym filmiku, w którym dzisiaj chciałam Wam zademonstrować kilka ćwiczeń, które wykonuję na brzuch i które mi osobiście bardzo, bardzo pomagają przez moje ostatnie lata. Jak już wiecie z innego filmiku, mówiłam Wam, że ja nie lubię się katować na siłowni, w ogóle jestem taką osobą, której ogólnie muszę Wam powiedzieć, że nie podobają mi się na przykład jakieś takie strasznie brzuchy płaskie jak deski do krojenia i mają jeszcze ten six-pack. To absolutnie nie jest mój typ urody, kobiety, która mi się podoba i wcale do tego nie dążę i absolutnie my, kobiety w naszym wieku teraz nie musimy też nawet podążać za jakąś tam modą fitnessową czy medialną i dążyć do jakiegoś do takiego w sumie przerysowanego wizerunku kobiety, tylko po prostu robiąc normalne ćwiczenia, zdrowe ćwiczenia, które pomogą nam w naszym okresie, żeby w miarę tą figurę utrzymać. Same wiecie, jaki ciężki jest to teraz okres. To jest takie trochę wyzwanie dla nas kobiet, jeżeli chodzi o nasz teraz okres menopauzy, w ogóle czy przed menopauzą, czy postmenopauzy, czy nawet pod koniec menopauzy. Także chciałam Wam tutaj kilka rzeczy powiedzieć, dlaczego przybieramy na wadze w tym okresie. I mam nadzieję, że te ćwiczenia pomogą Wam troszkę ten brzuch utrzymać, albo nawet ten brzuszek troszkę zmniejszyć, albo poprawić po prostu jego kondycję. Też jest bardzo fajnym plusem tego, że naprawdę nie potrzebujecie żadnego ekwipunku do tych ćwiczeń. Wystarczy Wam normalna mata. Dzisiaj będziemy potrzebowały jeszcze ręcznik, później Wam pokażę dlaczego. I praktycznie nie potrzebujemy nic więcej. Jakieś fajne światło, fajną muzykę, atmosferę i po prostu pierwszy krok zrobić, a później chęć sama przyjdzie. A jak jeszcze zobaczymy nasze efekty później, no to jeszcze bardziej będziemy chciały na te ćwiczenia wykonywać. No i przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że nawet chodzenie na ten fitness i oglądając tych wszystkich takich ludzi albo kobiety, które cały czas stoją z telefonami przy lustrze i patrzą, czy tam pupa urosła 2 cm więcej, czy tam brzuch jest właśnie, mówię, taki six-pack już tam rośnie, czy nie, to jest takie trochę, nie musimy się z tym koniecznie konfrontować. I uważam, że to nie jest do końca zdrowe. Ale każdy niech robi jak uważa. Mam nadzieję, że gdzieś jeszcze są jakieś kobiety rozsądne na tym fitness studiu. I dlatego bardzo fajnie jest w naszym przypadku ogólnie zostać w domu i w naszej domowej atmosferze. I tutaj naprawdę na te ćwiczenia nie potrzebujemy dużo czasu, tylko po prostu tylko 7 minut. Ale wróćmy teraz jeszcze z powrotem do naszego brzuszka. Chcemy wszystkie mieć fajne brzuszki i dlaczego ten brzuszek taki teraz jest, a nie inny? Ja na to mówię hormonalny brzuch. Hormonalny brzuch i z tego względu, że dlaczego, jaki jest powód tego, że przybieramy na wadze? To jest spadek hormonów, zmiany składu naszego ciała. I magazynujemy więcej tłuszczu w tym okresie, tracimy naszą cenną masę mięśniową. No, zobacz, kto tutaj mnie odwiedził. Zobaczcie, kto mnie tutaj odwiedził i to teraz się kładzie na moją matę ćwiczeniową. No, Rudzik, będziesz z nami teraz ćwiczył? Rudisza. No dobrze, pozwolimy mu tutaj położyć się kilka minut, niech on sobie też swoje mięśnie tam trochę porozciąga. To wróćmy do tego, z tego względu, że po 40 znacznie trudniej jest nam utrzymać wagę. Pewnie zauważyłyście to u siebie, piszcie w komentarzach, czy też tak macie. Nawet jeżeli nic się nie zmieniło w naszych nawykach i w naszych układzie jedzeniowym. Muszę Wam powiedzieć, że 90
kobiet w tym okresie w wieku 45 lat do 55 lat wzrasta ten procent w tym okresie menopauzy. I to są trzy najważniejsze punkty, które Wam tutaj wymienię. Po pierwsze, utrata masy mięśniowej. Drugie, estrogen się zmniejsza, a tłuszcz się zbiera na brzuchu. I trzecim, bym nazwała to nawet problemem, trzecim problemem jest wrażliwość na cukier. I to są te trzy punkty, które powodują, dlaczego się u nas robi taki wałeczek na dole. I to jest obojętnie, czy ktoś jest szczupłej budowy ciała, czy trochę masywniejszej budowy ciała, czy puszystej budowy ciała. Nasze brzuchy się absolutnie tutaj nie różnią i jak nie będziemy nic robić, to one będą się na dole jeszcze tak właśnie formować jak u facecików, bo to jest właśnie efekt tego brzucha hormonalnego. I teraz, czym wcześniej przeciw... Rutki, co ty tam robisz? Nie podobał się mój ręcznik. Czym wcześniej przeciwdziałamy przybieraniu na wadze, tym łatwiej będzie nam zrzucić 5 kilo, o wiele łatwiej niż 30 kilo. I nadwaga, obwód brzucha naciąga nasz budżet, bo musimy cały czas kupować inne ciuchy. Ja też miałam ten problem i wiem, co to jest. W moim przypadku akurat na plus, bo ja chciałam trochę przytyć, ale nie na brzuchu. I jeszcze najważniejszy punkt w tym wszystkim to jest to, że nasilają się w okresie menopauzy nasze objawy negatywne, które mamy w okresie menopauzy. No i jeszcze do tego powoduje dużo różnych takich niepotrzebnych chorób, które nam to brzuszysko też i powoduje. Dlatego tutaj chciałam taki krótki wstęp zrobić do tej gimnastyki. Chcę się z Wami podzielić, dlaczego tak jest i że nie tylko Wy macie ten problem. Ten problem mają wszystkie moje koleżanki, ja mam ten problem i to jest całkiem naturalne i kobiece. Ale mówię, są na to sposoby, wiadomo, że nie będziemy nie wiadomo jakich od razu efektów miały, ale powolutku, systematycznie i naprawdę, uwierzcie mi, będziecie widziały efekty i będzie zmiana i będzie się ten brzuszek cały czas fajnie utrzymał. No, także nie przedłużam i zaczynamy ćwiczenia. Kto tu jest? Kto tutaj jest największy sportowiec w tym domu? Kto tutaj jest największy sportowiec w tym domu i nie chce być sam w domu? I dlaczego tutaj chcę, żebyście miały ręcznik? Z tego względu, że będziecie mogły się tak fajnie tutaj złapać. Po prostu jest wygodniej. I tak, wszystkie ćwiczenia wykonujemy. Pierwsze ćwiczenie na skośny mięsień brzucha. I zaczynamy. Dziewczyny zaawansowane już, 30 powtórek. Ale ja bym zrobiła 15 na początek, jeżeli dopiero zaczynacie. I to będzie Wam wystarczy i po jakimś czasie, jeżeli zobaczycie, że 15 to już jest ok, wtedy możecie sobie do 20, a później do 30. I drugie ćwiczenie. Ręce koło siebie.
robimy tak zwane nożyce. Znowu głęboki wdech i wydech. Możemy zrobić przerwę, jeżeli już dawno nie robiłyście tak jak ja. Odpoczywamy. I znowu robimy 15 powtórek. Widzicie, się też tutaj trzymam trochę tej maty. I następne ćwiczenie. Nogi do góry i tak jedziemy. Możecie sobie znowu to ćwiczenie powtórzyć. I teraz przechodzimy do tak zwanego ćwiczenia na cały brzuch. I to właśnie było ostatnie to ćwiczenie, co teraz wykonywaliście też na dole, na cały brzuch ćwiczenie. I teraz robimy ćwiczenie na spalanie tkanki tłuszczowej. I tutaj robimy to ćwiczenie 60 razy. Jeżeli mi dacie razy, to 30 razy tak zwany rowerek. Które Wam dzisiaj pokazywałam na brzuch. Nie ma tutaj nie wiadomo jakiej filozofii, ale mimo tego, że wydają się te ćwiczenia bardzo proste, no muszę Wam powiedzieć, że teraz dawno nie robiłam i naprawdę wchodzą w tak zwane w kości, jak po polsku się mówi. No i teraz na sam koniec proponowałabym takie lekkie rozciąganie jeszcze. I takie lekkie rozciąganie brzucha i wystarczy, że staniecie prosto i jak najmocniej do tyłu naciągać brzuch. Po prostu rozciągamy. Rozciągamy. I następnie bardzo fajnie w ten sposób do tyłu i zaglądamy nawet do tyłu.
i staramy się ten brzuch też tak wyciągnąć. I to samo robimy z drugą stroną i staramy się w ten sposób przeciągać. Jeszcze z innej perspektywy, żebyście zobaczyły. Przeciągamy nogę, kładziemy i w ten sposób przeciągamy do tyłu. I to samo robimy w drugą stronę. Ręka tu i brzuch staramy się napiąć. Ćwiczenia na brzuch, które Wam zaprezentowałam. I mam nadzieję, że spróbujecie w domu zrobić te ćwiczenia. Jeszcze raz na skośny mięsień brzucha, na dolne mięśnie brzucha, na cały brzuch i na spalanie tłuszczu. Też jest ostatni rowerek, także jeszcze raz toj, 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 wszystkiego dobrego, trzymam za Was kciuki i miłego trenowania naszego brzucha. Cześć, trzymajcie się i do następnego filmu. Buźka, pa, pa!